witam moi kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z taką krótką pogadanką odnośnie afirmacji, ale również tego, jak sobie poradzić w takich przypadkach, kiedy faktycznie mamy problem ze wzbudzeniem w sobie na tyle pozytywnej energii, żeby ta pozytywna energia pomogła nam w życiu. Ja już Wam kiedyś w pewnym filmie opowiadałam, że dla mnie afirmacje są dosyć błędne, dlatego że w momencie, kiedy źle nam się w życiu dzieje, stanie i mówienie przed lustrem albo pisanie jestem szczęśliwa, jest mi dobrze, jest cudownie, to troszeczkę mija się z celem. Wtedy dawałam Wam taką radę, żeby zamiast tych afirmacji pisać, mówić sobie otwieram się na, bo dla mojego logicznego umysłu oczywistym jest, że jeżeli napiszę w czasie teraźniejszym, że jestem, nie wiem, jestem zdrowa, a na przykład mam z tym problem, to ja generalnie nie będę w to wierzyła, a jednak magiczna moc jest mocą wiary, mocą pewności, że coś się zadzieje tak, jak się zadziać powinno. No i mój logiczny umysł nie przyjmuje takich rzeczy. Natomiast jeżeli ja napiszę, czy powiem, otwieram się na, oczywiście, otwieram się na zdrowie. Dlaczego nie? Właśnie na to zdrowie się otwieram. Natomiast jest jeszcze tak, że dwie energie, najsilniejsze energie na świecie, energia miłości i energia wdzięczności, powinny ze sobą współpracować. Dlatego, że nawet jeżeli nie macie możliwości, żeby odciąć od siebie negatywne energie, nie znacie nikogo, kto to zrobi, nie wiem, nie chcecie wydawać na pewne rzeczy pieniądze, powolutku, właśnie tymi energiami miłości i wdzięczności możecie stworzyć wokół siebie taką bardzo dobrą bańkę bezpieczeństwa i ta bańka bezpieczeństwa będzie Was chroniła, ale również przyciągała w Waszym życiu dobre rzeczy. Jak to robimy? Jeżeli chcemy wzbudzić w sobie energię miłości, wystarczy co rano chociażby powtarzać kilkukrotnie słowo kocham. Kocham, 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 kocham. Miłość, 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 miłość. Zadziała to w ten sposób, jak w tym eksperymencie z ryżem. Czyli były trzy szklanki ryżu, nad jednym mówiono słowo kocham, nad drugim nienawidzę, nad trzecim nic nie mówiono. Pierwszy popsuł się ryż ze słowem nienawidzę, drugi, gdzie nic tutaj nad tym ryżem nie odprawiano, ryż z miłością zachował świeżość najdłużej. Czyli to jest bardzo wysoka wibracja. Dlatego zauważcie, że jeżeli są ludzie dobrzy, to nawet jeżeli się starzeją, to oni nie brzydną. Po prostu naprawdę ta energia miłości dodaje piękna uroku, bezpieczeństwa, tego wszystkiego, co jest w naszym życiu dobre. Dlatego wystarczy naprawdę, jak nad tą szklanką ryżu, nad sobą samym, nad dzieckiem, kiedy je chcemy pobłogosławić, powtarzać kocham, 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 kocham. Miłość, 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 miłość. Energia słowa, magia opiera się na energii słowa. I to jest naprawdę bardzo, bardzo skuteczne narzędzie. Czyli mamy tu już jedną energię, energię miłości. A jak zrobić energię wdzięczności? Drodzy Państwo, prosta sprawa. Załóżcie sobie zeszyt, w którym codziennie, z datą i z podpisem, pod całym procesem jak gdyby, będziecie dziękować za coś w danym dniu. Czyli mamy datę, piszemy, dzisiaj jestem wdzięczna za. I wypiszcie chociaż jedną rzecz. Spróbujcie. Długo zastanawiałam się, czy Wam o tym powiedzieć, ale wiecie, to jest bardzo prosta metoda. Ale jest taka logiczna i tak skuteczna, że myślę, że warto, żeby każdy z Was tej metody spróbował. To nie jest głupie tłuczenie sobie po głowie, jestem mądra, jestem zdrowa. No fajnie, ale jak myśleć optymistycznie, kochani, w momencie, kiedy tak naprawdę źle nam się dzieje? A przecież Wy oglądacie ten kanał nie dlatego, żeby dowiedzieć się paru ciekawostek, czy jak wróżka Joanna spędza dzień, tylko dlatego, żeby sobie pomóc. I naprawdę pozwólcie sobie na odczuwanie przykrości. Bo jeżeli my na przykład czujemy, że jest nam w życiu źle i zaraz się łapiemy na tym, Boże, nie powinienem tak myśleć, bo zaraz wszystkie nieszczęścia świata do mnie przyjdą, to nam się robi problem. Bo my tworzymy taką energię strachu, lęku, te rzeczy przyjdą. Pozwólcie sobie na to, że możecie się źle czuć, bo nie jest dobrze. No trudno sobie wymyślać, że jest dobrze, jak nie jest. Ale pozwólcie sobie wyrównać tą energię i dać wzrost własnej energii właśnie poprzez energię miłości i wdzięczności. Miłość, powtarzanie słów, nieważne co, nieważne kogo, ważne, że kocham.
Kocham, 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 super. No i dziennie chociaż jedna rzecz, za którą jestem wdzięczna. Dzisiaj jestem wdzięczna za świetne zakupy. Dzisiaj jestem wdzięczna, bo trafiłam świetny chleb gdzieś. Dzisiaj jestem wdzięczna za to, że ktoś się do mnie uśmiechnął. Dzisiaj jestem wdzięczna za to, że mogłam pomóc zanieść torbę starszej pani. Wzbudźcie w sobie te dwa uczucia. Te dwa uczucia pokażą, po pierwsze zrobią wam ochronę energetyczną, więc no, stare rzeczy to trzeba się ich pozbyć, czy rytualnie, czy jakimiś innymi sposobami, ale nie pozwolą dojść do was złorzeczeniom, nie pozwolą dojść do was klątwom, czemukolwiek, a jest to strasznie logiczne, bo za jedną rzecz dziennie będziecie w stanie być uczciwie wdzięczni, tu mózg nie będzie negował tego. No tak, jestem wdzięczna za coś, proste, nie, że sobie wymyślam, że jestem bogata. Jestem wdzięczna konkretnie za coś. A powtarzanie słowa miłość, chociażby przy przebudzeniu, przy przeciągnięciu się, przy nabraniu tej pozytywnej energii, naprawdę nie jest trudne. Pamiętajcie, energia wdzięczności i energia miłości jest najlepszą tarczą ochronną, najlepszą samoobroną i najlepszą możliwością do sprowokowania tego, żeby wasze życie było lepsze. I pozwólcie sobie na to, żeby stwierdzić fakt, tak, nie jest źle. Co z tego, że ja będę myślała pozytywnie? Pozytywne myślenie wtedy wychodzi i wtedy jest dobre, kiedy wychodzi z wnętrza, a ja nie muszę czegoś robić na siłę. Jak jestem smutna, to jestem smutna. Nie będę udawała, że jestem wesoła. Pozwalam sobie na to. Jak w życiu ktoś mnie kopnął, to jest mi z tym źle. I ja też będę dopuszczała do wiadomości to, że jest mi z tym źle. Nie będę udawała, nie, jest w ogóle dobrze. To takie po prostu, juhu, prawda? I już wszyscy się kiwamy, anyway. No, no nie, pozwólcie sobie na to. Ale żeby naprawdę nie być pesymistą, nie być negatywnie nastawioną osobą, trzeba wzbudzić większe wibracje. I daje to energia miłości i wdzięczności. Wszystkie klątwy, złorzeczenia, wszystkie rzeczy możecie tym rozkruszyć. To jest wasza zbroja, to jest wasza siła. Po pół roku, po trzech miesiącach, po roku zobaczycie, jak wasze życie zmienia się na lepsze w drobiazgach i nagle będziecie w zupełnie innym miejscu. Aż się wznieciłam. Ale myślę, że to jest ważne, że musicie o tym pamiętać. Dzisiejszy dzień nie był za ciekawy, więc też nie pokazywałam, co robię, ale dlaczego powstał ten film? Bo właśnie rozmawiałam z jedną panią, która mówi, staram się być pozytywna, staram się stosować afirmacje, źle mi się dzieje w życiu. I ja tej pani odpisałam, pozwól sobie na to, żebyś się źle czuła, bo jest źle, nie będę udawać, że jest ciepło, jak jest zimno. Ale jednocześnie załóż zeszyt, pisz, za co jesteś wdzięczna, dzisiaj jestem wdzięczna za, ale jednocześnie błogosław ten świat i błogosław siebie. Mówiąc błogosławię siebie, kocham, miłuję, kocham, 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 kocham. Nieważne co, bo jak na przykład nie lubimy siebie, bo mamy krzywe nogi w naszych oczach i w ogóle za mały biust i w ogóle jeszcze nos krostopaty, no to mówiąc kocham siebie przed lustrem, też coś udajemy. Magia musi być autentyczna. I to jest wasz najprostszy sposób na to, żeby wam się w życiu działo lepiej. Po to tutaj jestem, po to, żeby wasze wibracje były wysokie, po to, żebyście pomagali sobie i nieśli to w świat. Wróżka Joanna powiedziała, że będąc pełni wdzięczności i miłości, poprawiamy jakość swojego życia i to działa. To działa u mnie, to działa u moich znajomych. Ja im tłumaczę, nie oszukujcie samych siebie i nie próbujcie być pozytywni, nie próbujcie afirmować, bo takie próby, owszem, my możemy się technicznie czegoś wyuczyć, ale wiara czyni cuda. Gdybyś miał wiarę jak ziarnko gorczycy, góry byś przenosił. I proste, róbmy to, w co wierzymy. Dzisiaj jestem wdzięczna za maleńka pierdółka. Generalnie kocham zawsze coś. Wzbudzam w sobie to uczucie. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do różnych moich cyklów. Jest cykl tarotowy, jest cykl karmiczny, jest cykl pogadankowy. Dzisiaj pogadanki, jest cykl urodowy. Trochę tego, co kupiłam, trochę tego, co polecam. Myślę, że warto tutaj podejrzeć, jak się żyje. Nigdy nie robię czegoś, czego mogłabym się wstydzić, więc macie podane na talerzu, na tacy, pewnie, że te ciekawsze fragmenty mojego życia, ale możecie być ze mną. Każda subskrypcja, każdy like, każdy komentarz, każde kliknięcie w reklamę daje power i moc, napędza pewne możliwości i pokazuje, że warto. Nawet jakby nie było warto, i tak bym to robiła, bo ja muszę, inaczej się uduszę. Ale to zawsze jest taka dla mnie naprawdę nagroda. Także subskrybujcie, lajkujcie,
Zapraszam do tego, do komentowania również, do zadawania pytań. Ja na te pytania będę odpowiadała w pogadankach, w osobnych filmikach. Także możemy mieć taki kontakt. No i do zobaczenia.